ale też, żeby zachować swoją autentyczność i jak nam się nie podoba, to w takim razie co takiego powiedzieć. Opowiem o tym wszystkim na temat moich doświadczeń, na temat tego, co słyszałam od dzieci, co ich wspiera, i to dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Zrobiłam ostatnio badania terenowe w tym temacie. No to zaczynamy. Pierwsze wydarzenie, pierwsza sytuacja, o której mam ochotę powiedzieć, to jak jedno dziecko podeszło do pani, do nauczycielki i pyta się, pokazując bardzo podobny obrazek, czy to wygląda jak pies? I co, według was wygląda jak pies? Pani stwierdziła, że to bardziej przypomina, ale nie chciała robić dziecku takiej przykrości i mówi, tak, to wygląda jak pies. Na co chłopiec powiedział, o rany, ten koń wygląda jak pies, jednak moja koleżanka miała rację. Tak, pani sobie pomyślała, no to coś tutaj nie zagrało. Druga sytuacja. Mam przyjaciela, który bardzo dobrze, czyli realistycznie rysował od samego początku. I teraz maluje komiksy i odnosi ogromne sukcesy w Polsce i za granicą. Jest rysownikiem. I on jako dziecko trochę sprawdzał swoich rodziców i babci, dziadki, czy kogokolwiek, kto przychodził do nich do domu. I generalnie malował wszystko to, co mu się podoba, ale czasami malował takie bakroły, takie, żeby coś tam posprawdzać, tak jak to mówi młodzież na odwał. No i czasami taki obrazek tworzył, szedł do dorosłych i się pytał, ładne? No i jak myślicie, co oni powiedzieli? Oczywiście, że mówili, że ładne. I on tak się zastanawiał, jak oni mogą uważać, że to jest ładne? Przecież to wcale nie jest ładne i w ogóle się nie napracowałem, to jest paskudne. I mogło to pójść w dwie strony. Pierwsza to jest taka, że generalnie dorośli kłamią i nie mówią prawdy. I to dosyć trudno jest żyć z takim bagażem. U niego poszło to w absolutne uniezależnienie się od opinii innych. Tak jakby on sam był i pozostał dla siebie jedynym wyznacznikiem, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. I trzecia sytuacja na początek. Słyszałam od jednej pani, która się na warsztacie podzieliła ze mną takim doświadczeniem, że córka jej siostry bardzo dużo malowała i wysyłała do dwóch swoich cioć zdjęcia swoich rysunków. Z podpisem tam, czy ładne, jak ci się podoba, tak jakby oto mój nowy obrazek, różne takie rzeczy. I ona odpisywała jej, że ładnie, że tak, że fajne, że no ładne, ładne. I potem ta dziewczynka przestała jej wysyłać te obrazki. I za jakiś czas się spotkały na jakiejś rodzinnej uroczystości. I ona podchodzi do tej dziewczyny i mówi, a czemu ty już, kochani, nie rysujesz? Ona mówi, rysuję. Ona mówi, a to dlaczego mi nie wysyłasz? A ona mówi, no bo ty zawsze tam odpisywałaś, tylko że ładne. I dalej wysyłała do swojej drugiej cioci i mówi, no bo ona zawsze tam odpisze, że jej się podoba to na tym obrazku, albo fajnie, że teraz już nie maluję motyli, tylko też zaczęłam malować coś innego, a ty tylko odpisywałaś ładne i ładne. Więc teraz trochę będzie o budowie mózgu. Mózgi dzieci nie różnią się od naszych, tylko bardziej aktywny mają jeden obszar, który się nazywa detektor, czyli wykrywacz ściemy. Dzieci to mają. Tak, dzieci wiedzą, że coś nie tak mówimy, czy udajemy. Tak, jakby z jakiegoś powodu to wyczuwają. I to nie znaczy, ja nie mówię o tym teraz, że trzeba mówić prawdę i powiedzieć, ależ paskudnie to narysowałeś, to w ogóle nie przypomina konia. Tak, to nie o to chodzi. Tylko dzieciaki wiedzą i czasami nas sprawdzają, czy my rzeczywiście mówimy prawdę. Tak, to się dzieje. I zdarza się tak, że ta motywacja do grania, do robienia różnych rzeczy, czy rzeźb z plasteliny, czy rysowania, czy śpiewania, czy tańczenia, to tak naprawdę
nie jest to wewnętrzna motywacja dzieci robić, tylko zaczyna to być zewnętrzna motywacja, żeby zachowywać się w taki sposób, żeby się pani podobało, żeby się rodzicom podobało. Gdzie się to zaczyna? No, zaczyna się bardzo wcześnie w rodzinie, kiedy na zawołanie dzieci, na to na przykład, żeby mamo popatrz, albo tato zobacz, proszę pani, niech pani zobaczy, rodzice czy opiekunowie nie przychodzą i nie patrzą, czyli nie dają dziecku to, co tak naprawdę, o co ono prosi, tylko wchodzą z oceną. Czyli na przykład mamo patrz, jak ten chłopczyk tam na tej zjeżdżalni. I co taka mama odpowiada? No odpowiada, och, pięknie. Albo jeżeli ktoś robi babki z piasku, to mówi, o, jak pięknie, jak pięknie, jak ładnie. I jednocześnie to nie jest tak, że dzieci mówią, mamo, ja teraz zjadę, a ty powiedz, czy ładnie. Bo to, co może się zdarzyć, że jeżeli ta mama albo ta opiekunka nie powie, że ładnie, no to co powstaje w umyśle dziecka? Jak sobie myśli, że jak zjechało, albo jak zrobiło budowlę z piasku, albo jak namalowało obrazek? Źle. Tak? I zaczyna, może pojawić się coś takiego, że dziecko zaczyna robić niektóre rzeczy tylko po to, żeby dostać tą informację od opiekuna, że to jest ładne. Tak? Jakby, że z zewnątrz dostaje informację, czy robi coś dobrze, czy źle. I tam już nie ma motywacji, żeby rysować, czy zjeżdżać, czy budować dla samej frajdy, jaką jest zjeżdżanie, tylko to jest po to, żeby ktoś nam powiedział, że to jest ładne. No i potem takie dzieci idą do szkoły i w szkołach są oceny. I ta motywacja może przerodzić się w coś takiego, że dostają oceny, bo uczą się nie po to, żeby się czegoś tam nauczyć, tylko żeby dostać takie oceny, które, uwaga, zaakceptują rodzice. I motywacja może niestety w tą stronę pójść i no, ktoś tam, kogoś rodzice dadzą radę na truje, kogoś rodzice zaakceptują tylko i wyłącznie szóstkę, a czyjś rodzice stwierdzą, że no, byle lepiej od córki sąsiadów. Tak? Jakby mieli sobie takie oceny, ale musimy być lepsze od córki sąsiadów i przypomnijcie sobie, na jakie oceny, z jakich ocen zadowoleni byli wasi rodzice. I niestety to może się umocnić i tak naprawdę potem, na przykład jak pracujemy, to nie pracujemy dla całego sensu, który daje nam praca, działanie, tylko też jakby robimy minimum, za które dostaniemy pochwałę, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni, do oceniania i do pochwały. Tak to jest też. Ostatnio przeczytałam takie bardzo budujące mnie zdanie, że to, w jaki sposób mówimy do dzieci, staje się ich wewnętrznym głosem. Jeżeli jest to krytyka, to dzieci dostają wewnętrznego krytyka. Tak? Jakby bardziej zauważają to, co nie wyszło, niż to, co wyszło. Tak? Chyba dobrze wszyscy znamy ten wewnętrzny głos, który nam mówi, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że można było lepiej, że to i to ci się nie udało, zamiast zobaczyć te rzeczy, które nam wyszły i które się udały. I bardzo jest, znaczy jest bardzo dużym wyzwaniem przeprogramować się w taki sposób, żeby mówić sobie wewnątrz tym głosem, który nas wspiera, który nas motywuje, który nas buduje. I jakby nie patrzeć, jedną jakby z ważniejszych rzeczy jest samemu umieć ocenić, znaczy zobaczyć swoją pracę, czyli zobaczyć, w jaki sposób jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy. I to jest coś, co możecie znaleźć w programie Przyjaciele Żyrafy, kiedy dzieci same odpowiadają sobie na pytanie, jak im się udało zrobić to zadanie, jak zadowoleni z przebiegu tego ćwiczenia. Tak jakby sami wrzucają buźkę, czy to będzie uśmiechnięta, trochę zadowolona, bardzo zadowolona. Zapytać, jak tobie się podobało, jak tobie się podoba wynik tego ćwiczenia, jak tobie się podoba ten obrazek, który namalowałaś. Co ci się w tym udało? Zamiast
mówić to z zewnątrz. I chętnie pokażę to w taki bardzo dobitny sposób, do czego też jesteśmy przyzwyczajeni i jak łatwo można to odkręcić, czy zmienić po prostu patrzenie na to, co się udało, zamiast na to, co się nie udało. I to jest różnica między edukacją a edukacją wzbogacającą życie. I edukacja wzbogacająca życia to jest termin stworzony przez Marshalla Rosenberga i nawet taki jest tytuł książki o porozumieniu bez przemocy w szkołach. Tak? W jaki sposób pracować z dziećmi, w jaki sposób edukować, żeby to było wzbogacające dla nich. I tutaj pierwszy przykład. Nie wydaje się nic dziwnego, prawda, z tym obrazkiem. Przekreślone są te R, które nie wyszły. Tam na dole jest logo budzącej się szkoły, bo o tym opowiadała Marzena Rzychlińska, która zajmuje się neurodydaktyką. I za jej zgodą ja namalowałam te dwie ikony. Ona też z nich korzysta na swoich wykładach. Tak, to jest generalnie nic niezwykłego, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nauczycielka czy nauczyciel przekreślili te literki, które nie wyszły. Tak jakby to jest normalne, coś co widzimy. A teraz proszę zobaczcie na te plansze. Tak? Tu są zaznaczone te, które wyszły najlepiej. Jakby ocena może być taka sama, ale to, co dziecko słyszy, to zamiast tam ci nie wyszło, to słyszy, o zobacz, tutaj ci się udało, tu ci się udało i tu ci się udało, o to chyba jest najpiękniejsze C. Zobacz, i tu się udało, i tu się udało, i tu się udało. Myślę, że mocnym slajdem jest zobaczenie tego razem. Jakby zobaczcie, jak to jest, kiedy dziecko słyszy, tutaj ci nie wyszło, a jak to jest dla niego, kiedy słyszy, a tutaj wyszło ci najlepiej. I w taki sposób można podejść tak naprawdę do wszystkiego, co robią nasze dzieci. Jak można zauważyć te 15 razy, kiedy ono nie odłożyło butów na miejsce, a można zobaczyć ten raz i powiedzieć, o, dziękuję, że odłożyłeś buty na miejsce i pamiętałeś. Tak, to jest tak zwane łapanie na dobrym i naprawdę są warsztaty z łapania na dobrym, żeby przeprogramować siebie, żeby widzieć te rzeczy, które są wspierające, które są dobre, zamiast widzieć te, które nie wyszły. I wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej, bo ten głos staje się wewnętrznym głosem dzieci. Mogą łapać się tak, jak my się łapiemy na tym, że co nam się nie udaje, a możemy się łapać na tym, co się udaje. Dodatkowo jeszcze, i wiem, że też temat rysunków i oceniania rysunków jest taki najbardziej palący, zobaczmy, do jakich schematów jesteśmy przyzwyczajeni w malowaniu, czy tańcu, czy śpiewaniu itd. Tak, z jakiegoś powodu za poprawny obrazek to jest ten, gdzie jest domek, gdzie jest słońce, które jest uśmiechnięte z takimi długimi, żółtymi promieniami, gdzie jest białe niebo, niebieskie chmurki, prawda? Zazwyczaj dzieci tak rysują i też są przyzwyczajone do tego, że to jest pewnego rodzaju wzór. Jeżeli jakieś dziecko namaluje różowe słońce, pomarańczowe słońce, czerwone słońce, to jest uznawane za złe. Tak jak nie ma jeszcze do tego promyczku. Jakkolwiek chyba widzieliście kiedyś różowe słońce, co? Albo pomarańczowe, albo czerwone. I chmury z jakiegoś powodu raczej są białe, a to niebo jest niebieskie. Już nie mówiąc o tym, że większość domów wygląda tak, z których dzieciaki wychodzą. Więc z jakiegoś powodu są też pewnego rodzaju schematy, w jaki sposób należy malować rzeczy. I druga rzecz jest też taka, że bardzo jest nagradzane malowanie realistyczne, czyli dokładnie tak, jak to wygląda, a mniej takie abstrakcyjne. Do tego chętnie zacytuję teraz Helen Parkhurst, to jest twórczyni planu daltońskiego, czyli takiego laboratoryjnego uczenia się. Mówi, że tak naprawdę przeceniamy wynik, że to eksperyment jest najlepszym i rzeczywiście jedynym prawdziwym nauczycielem.
że niekoniecznie ten wynik, ten taniec, czy ta zaśpiewana piosenka, czy ten namalowany obrazek jest najważniejszy. Tak naprawdę bardzo ważny jest ten proces, w którym do tego dążymy. Tak? Czyli te próby, dzięki którym sprawdzamy możliwości, dzięki którym odkrywamy, eksperymentujemy i dostajemy coraz to nowe i lepsze wyniki. Więc zwróćmy uwagę na to, że czasami przeceniamy wynik, czyli ten finalny produkt, powiedzmy. Zwróćmy uwagę na proces tworzenia. On też jest ważny. Przemówimy dzieciom, prawda, że trening czyni mistrza, że następnym razem będzie coraz lepiej. Ja na warsztatach, jak ćwiczę z rodzicami, czy rozwiązywanie konfliktów, czy właśnie wyrażanie uznania. Bardzo lubię cytować Samuela Beckett'a, który mówi: porażka, znowu porażka, lepsza porażka. Tak? I to jest tak naprawdę, że porażki nas najlepiej uczą, czyli można to nazwać też czynnikiem. No i próby prowadzą do wyników, więc zwróćmy uwagę na ten cały proces i można też dostrzec ten proces, zadając dzieciakom pytania. Na przykład, jeżeli lubią rysować, a nie do końca im się zawsze podoba to, co dostają na koniec. Na przykład, co ci się podoba w rysowaniu? Albo co jest fajnego w śpiewaniu? Co lubisz najbardziej w graniu na instrumentach? Albo dlaczego tak lubisz tańczyć? Tak jakby to są pytania, które jakby sprawiają, że sam ten akt tworzenia, akt kreacji jest fajny. Zamiast jakby przerzucić cały punkt ciężkości na ten wynik. I jest oczywiście coś takiego jak porównywanie. Dzieciaki się porównują i my mamy coś takiego jak porównywanie, że ten już umie, ten chce, ten sprawdza, a on tak namalował, a ja tak namalowałem, a ja jeszcze nie umiem malować kota, a on już lepiej umie malować kota. Ja nie będę malować kota, bo wszyscy już umieją malować kota, a ja nie. Tak? Przeróżne są dialogi w przedszkolu. I ja bardzo lubię zwracać uwagę na to, że porównywać się można, ale tylko do siebie z przeszłości. Tak? Czyli zobaczmy, jak jesteśmy do przodu. No właśnie. I co lubimy słyszeć, gdy pokazujemy swoją twórczość, działanie, pracę? Zastanówcie się, co takiego lubicie słyszeć, kiedy pokazujecie komuś jakieś swoje działanie. Co takiego chcecie, żeby pokazać? Co takiego chcecie, żeby zauważył? Tak jak mówiłam na początku, zadałam to pytanie kilku dzieciakom w przeróżnym wieku. Porozmawiałam z dorosłymi. Ciekawa jestem, co wy lubicie słyszeć, kiedy pokazujecie cokolwiek. Tak? Jakby od, nie wiem, położenia pysznego ciasta na stół, po przygotowanie lekcji dla dzieci, czy po stworzenie dekoracji na występy. I to, co... Aha, chcę usłyszeć, że się podoba i że włożono w tą pracę dużo, dużo pracy, dużo wysiłku. I to jest bardzo zbieżne z tym, co ja usłyszałam od dzieci. I to jest tak, że w ogóle zauważenie, tak, tego, że był wysiłek i że się podoba, że ktoś to widzi. A co słyszą dzieciaki? Też zadawałam im pytania, co słyszą i co z tego im się podoba, co im się nie podoba. No więc jest tak, że słyszą: ale się napracowałaś. Tam niestety nie ma, czy to się podoba, czy nie. Dobra robota. Co jest wsparciem, jednocześnie jest bardzo ogólne, albo nie można było tak od razu, bardzo wspierające, prawda? Albo Ola już od dawna umie, tak? I to jest, mamy typowe porównywanie. Albo wiesz, Paweł robi podobnie, ale jeszcze dodaje to i tamto, czyli dalej jesteśmy w porównywaniu. Mam nadzieję, że jutro też tak będzie. To już jest modelowaniem i delikatnym wjechaniem z manipulacją. Albo chyba się nie za bardzo przyłożyłeś, co? Tak? Kiedy jakby już oceniamy, że tam nie do końca jest włożona wystarczająca ilość wysiłku. I
Jakby przygotowując się do tego webinaru, bardzo jakby zaczęłam sobie przypominać, jak kiedyś pracowałam dla biznesu, w jaki sposób jest czy tam krytyka, czy feedback wyrażany. I pewnie słyszeli panowie o kanapce, prawda? Że jest informacja tak zwana pozytywna, wspierająca, potem jest ten tak zwany negatywny feedback, czyli pozytywny, i potem znowu wspierająca. I coś w tym jest, że jednak ten tak zwany negatywny feedback, czyli ta krytyka, jest włożona w środek. Może być tak, że jeżeli ktoś tylko i wyłącznie to słyszy, jesteśmy też przyzwyczajeni, że słyszymy ten negatywną informację, że nie jesteśmy w stanie jej przyjąć i ona tak obłożona w te pozytywy czy zauważenie pozostałych rzeczy jest zjadliwa, po prostu jako kanapka. I wzięłam nawet z prezentacji takiej typowej o feedbacku, czyli jak powiedzieć, co nas wspiera, by nie urazić rozmówcy i znaleźć rozwiązanie. I to są takie zasady i myślę, że one mają też dużo do jakby tak samo mogą odwoływać się do relacji z dziećmi. Na przykład konstruktywny, czyli oferujący perspektywy na przyszłość, czyli w jaki sposób ja doceniam to działanie, w jaki sposób może być powielane w przyszłości. Opisujący, bez interpretowania i generalizowania, czyli o, tobie nigdy nie wychodzi, ach, ale ty zawsze umiesz, tak? To tak naprawdę nic nie mówi. Konkretny, mówimy o tym, co się wydarzyło i o tym, czego oczekujemy, czyli odnoszący się do jakichś faktów, do tej obserwacji, czyli jeżeli byśmy zrobili zdjęcie aparatem, czy nagrali coś kamerą, no to jest zauważalne na tym nagraniu. Tam nie ma generalizowania, tam nie ma kwantyfikatorów uogólniających, tak? Tam jest konkret. Subiektywny i to jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo, bardzo kluczowe, czyli mówimy w swoim imieniu. Czyli klasyczne to jest super, od razu możemy zamienić na to mi się podoba. Bo my nie jesteśmy, a osoby pracujące w przedszkolu, jakby dzieciakom bardzo zależy na tej opinii i warto podkreślić, że to nie jest tak, że ten obrazek jest super, albo ten obrazek jest beznadziejny, tylko ten obrazek mi się podoba, albo ten obrazek mi się mniej podoba niż to, co malowałaś ostatnio. Tak? I to jest mówienie we własnym imieniu, to nie jest pełna informacja tego, jak jest. Tak? Bo 4,5 miliarda innych ludzi może stwierdzić, że to jest beznadziejne, no i to jest cudowne. No i oczywiście nie tylko negatywne, czyli dostrzegamy wszystko, nie tylko błędy. I tutaj, tak jak mówiłam, to jest wzięte z biznesowej prezentacji. Gdyby ktoś popełniał tylko błędy, nie pracowałby z nami. I znowu wracamy do tego, że niestety jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy tylko błędy. Tak? Czyli to jest dalej spróbowanie łapania na tym dobrym, na pozytywnych aspektach. No to dobrze, pewnie się zastanawiacie, więc co mówić, tak? Skoro tego nie można, to może zdemotywować. Tutaj motywacja wyjdzie na zewnątrz, a tutaj łapiemy te trudne rzeczy, a przecież warto wspierać. Jak mówić, żeby dziecko nie przestawało jeździć konno, czy rysować, czy wycinać, czy bawić się, czy układać z Lego, tak? To co takiego mówić? I to, o czym powiem, jest wzięte z moich doświadczeń, z rozmów z dziećmi, z kontaktu z dziećmi, z którymi ja mam do czynienia na co dzień i też z mojego bycia w przedszkolach. Ja pamiętam też, że jako dziecko uwielbiałam rysować, tak jak dzieciaki bawią się w przeróżne rzeczy, od dom, sklep, cokolwiek innego. Ja byłam tą osobą, która malowała obrazki, przywieszała na ścianach i zapraszała rodziców na otwarcie galerii. Tak to byłam, i tak było do jakiegoś 11, 12, czy tam 15 roku życia. I pamiętam, że potem przerzuciłam się na robienie zdjęć.
I pewnego wieczoru przyszła, odwiedziła moją mamę i jej koleżanka, która skończyła STE. Na co moja mama mówi, no to pokaż jej te zdjęcia, które robisz, niech spojrzy na nie. Ja je przyniosłam i pokazałam jej. I ona powiedziała, a ty się, Kasia, podobno dobrze uczysz. I ja powiedziałam, no tak. Ona powiedziała, no to weź się lepiej ucz. I tak naprawdę ta jedna uwaga zablokowała moje rysowanie na dobre 15 lat. Ja wróciłam do rysowania dopiero w wieku 30 lat, bo jakkolwiek teraz sobie myślę, że no to nie była dobra krytyka, to była osoba, która owszem była po ASP, ale pracowała w jakimś tam punkcie foto i raczej była sfrustrowana tym, że nie rysuje. Jakkolwiek ta jedna uwaga naprawdę zblokowała mnie na 14 lat. Więc co mówić? Zapytałam dzieci, co lubicie słyszeć, gdy pokazujecie swoją twórczość, działanie, pracę. Po pierwsze, ta osoba naprawdę widzi, co pokazujemy. To nie jest coś takiego, co pewnie pani ma uważać, jak rodzice odbierają dzieciaki. Dzieciak leci z tym obrazkiem. Mamo, zobacz, to dla ciebie, albo tato, zobacz, to dla ciebie. Tak, chodź tutaj, wiesz, wziąłeś wszystko, tak masz tutaj, ubieraj się już. Ubieraj się, bo jesteśmy spóźnieni, tak? Więc pierwsze co, to osoba naprawdę się zatrzyma i patrzy na ten obrazek. Druga rzecz, dostrzega pozytywne aspekty. Tak? Czyli widzi, co się udało, co się podoba, co jest fajne, co trafia. Mówi szczerze i we własnym imieniu, co się podoba. Tak? Czyli nie, to jest cudowne, tylko mi się to bardzo podoba. I ostatnia rzecz, kieruje na szukanie rozwiązań, nowe pomysły, jak osiągnąć to, do czego dążymy. Czyli jeżeli dziecko za wszelką cenę chce namalować jak najbardziej realistycznie krowę, to na przykład pyta, czy chciałabyś zobaczyć kilka innych sposobów, jak można namalować krowę. Nie? Możemy odpalić YouTube'a, możemy sobie wziąć książkę do rysowania krów, możemy pooglądać prawdziwe krowy i spróbować je namalować. I uwaga, to jest na życzenie. Tak, czy chciałabyś, czy masz ochotę spróbować, czy chcesz usłyszeć, jak można inaczej się nauczyć jeszcze malować krowy, czy cokolwiek innego. Więc podoba mi się, bo też pytałam dzieci, to co lubicie słyszeć, jak pokazujecie komuś obrazek? Że się podoba, że ładne. Tak, lubią to słyszeć i faktycznie to jest wspierające. I ja też pamiętam, jak ja wróciłam do malowania i miałam taką cudowną okazję wysyłać swoje rysunki do takiego profesora, to on pierwsze co to mówił, jakby to przetłumaczyć, świetne, tak, albo podoba mi się, a potem mówił, no oczywiście tam jeszcze perspektywa, zobacz tutaj na te nogi, dobierz kolory bardziej ze spójnej palety i tak dalej. Jednocześnie to mnie cholernie motywowało, ponieważ ja wiedziałam, że do niego to trafia i oczywiście miałam wtedy motywację do tego, żeby popracować nad tymi innymi rzeczami, na przykład perspektywa. Więc podoba mi się, czyli tutaj już mówimy we własnym imieniu i tak, i to jest ważne, żeby za tym coś stało, bo dziecko wtedy wie, że naprawdę patrzymy na ten obrazek. I szczególnie jak namalowałaś kota. Podoba mi się, zobacz, podoba mi się, jak dobrałeś kolory. Podoba mi się, o, i widzę, że namalowałeś tyle szczegółów, nawet rejestrację światła migania. Podoba mi się i te chmury naprawdę wyglądają wspaniale. I to dziecko dostaje informację, po pierwsze wspierającą, a po drugie dostaje informację, że naprawdę widzimy ten obrazek. Czyli jak to wygląda? Gdy się podoba lub choć odrobinę podoba, tak? Bo jakby przeróżne rzeczy dzieci rysują. Czyli podoba mi się plus szczegół. Mówimy we własnym imieniu i dajemy znać, że naprawdę widzimy obrazek. Tak? I to nam wystarczą jakieś 3-4 sekundy, żeby coś takiego znaleźć, co możemy zauważyć i docenić. Jak zadawałam dzieciom pytania, a jak myślicie, że komuś się nie podoba? To niech w ogóle o tym nie mówi. Coś w tym jest. Jakkolwiek ja się też spotkałam z tym, że no, na przykład moja córka maluje czy tam koloruje jakieś tam barwy z motylimi, skrzydłami i takie różne rzeczy, no, które do mnie nie trafiają i trudno mi powiedzieć, że to jest ładne. Więc
Więc co? Ja zaczęłam mówić jej, wiesz co? Ja widzę, że ciebie cieszy kolorowanie tych lalek, czy tam lol, czy cokolwiek teraz jest modne. Mówię, ja bardziej lubię, jak malujesz po swojemu, jak robisz swoje rzeczy abstrakcyjne. Jednocześnie mogę zapytać, a tobie co się podobało w tym obrazku? A dlaczego to robisz? Co jest takiego fajnego w kolorowaniu? Żeby naprawdę się nad tym pochylić. Możemy powiedzieć, mniej mi się podobają kolorowanki. Bardziej mi się podobał twój wczorajszy rysunek z wyciętą choinką. I wtedy jakby dziecko wie, że my mówimy szczerze, a może być też tak, że tak jak w tym drugim rysunku, który pokazałam, dziecko sprawdza. Jeżeli chodzi o na przykład plan daltoński, to tam pytanie, które zadaje się dzieciom, na przykład, czy jesteś na tyle zadowolony z tego obrazka, że chciałbyś go pokazać na wystawie? Żeby naprawdę zobaczyć, o nie, nie, na wystawę to nie, to ja jeszcze domaluję to i tamto. Żeby naprawdę pobyć z tym dzieckiem przy tym obrazku, żeby ono naprawdę wiedziało, że, no, że my to dostrzegamy, że to jest dla nas istotne. I to jest po prostu bardzo prosty schemat, czyli mówimy w swoim imieniu, zauważamy pozytywne aspekty i dodajemy do tego szczegóły, bo też dzieci bardzo chętnie powtarzają działania, za które są doceniane. Tak, czyli powiem, o widzę jak dokładnie tutaj dorysowałeś i trzymałeś się w liniach, na przykład dziecko dostaje informację, okej, okay, to jest ważne, żeby być precyzyjnym. Tak, i chętniej to powielają. I teraz trochę o wyrażaniu uznania i łapaniu na dobre. I to też jakby dotyczy jak najbardziej rysowania, ale to też dotyczy tego, żeby zauważać dzieci i ich całym działaniu, nie tylko wtedy, kiedy robią tak, jak nam się nie podoba, czy inaczej jak chcemy. I schemat jest oczywiście wzięty z porozumienia bez przemocy, które nam towarzyszy na każdym webinarze. To jest przede wszystkim mówienie we własnym imieniu, co widzimy. I to jest ten konkret, który by zauważyło od kamery. Czyli to, że tego dnia dzieci pamiętały, żeby odłożyć fartuszki brudne do kosza, do prania, albo umyły wszystkie pędzle po malowaniu. Czy pamiętały, że wracając z dworu zanieść tam kaloszki w odpowiednie miejsce. Możemy powiedzieć o tym, jak się z tym czujemy. Możemy powiedzieć, że jest tam bardzo miło, że jest tam przyjemnie, że się cieszymy. Jaka tam jest potrzeba, która jest zaspokojona? Można wrócić do pierwszego webinaru i zobaczyć tą listę potrzeb, tak? Jakby co takiego nas wspiera w tym, o jaką naszą potrzebę ktoś zadał i na koniec dziękuję. Tak? To jest takie pełne wyrażenie uznania, no bo wiemy jak krytykować, prawda? Wiemy jak zobaczyć co nam nie pasuje i jak to powiedzieć. Warto zbalansować to i też zauważać te wszystkie rzeczy, które dzieci robią, które nam pasują. Jak to może brzmieć? Kiedy widzę, że wszystkie zabawki ułożyliście na miejsce, jest mi bardzo miło, bo podoba mi się, że dbacie o rzeczy w przedszkolu i dbacie o porządek. Dziękuję Wam. Jak tak można, to jest sposób na to, żeby docenić dzieci i pokazać im, jakie działania doceniamy. Dziękuję, że zadbaliście dziś o Anię i pokazaliście jej, gdzie są ręczniki, kubki i przybory. Bardzo się cieszę, bo pierwszy dzień w przedszkolu może być trudny, a Wy jesteście dla niej bardzo pomocni. Jak to jest zauważanie tych pozytywnych działań. Dziękuję, że pomogłeś mi zawołać dzieci, dzięki temu szybciej mogliśmy wrócić do sali. Zakładam i moje doświadczenie jest takie, że dzieci, które wiedzą, że tym się przyczyniły, chętniej będą ponownie tak robić, bo nie ma nic po prostu cudowniejszego dla dziecka niż to, jak pani nauczycielka docenia.
Tutaj widzę komentarz, że po trzeciej klasie zaczyna się powolne niszczenie dzieci i dziecko musi wiedzieć o tym, o czym myśli nauczyciel i podążać za jego tokiem myślenia. Jak najbardziej zabija to kreatywność i wyobraźnię. Ja też nie chcę generalizować, bo są nauczyciele, którzy są ogromnym wsparciem dla dzieci, zauważają ich indywidualność. Dla mnie w ogóle jakikolwiek system oceniania i porównywania, i tak naprawdę każde dziecko jest inne, a sprawdziany piszą takie same. I niestety też mam doświadczenia z edukacji takie, że jeżeli dziecko nie napisze dokładnie tak, jak mówił nauczyciel, to jest źle. I wydaje mi się, że tak jak teraz wszyscy tutaj siedzimy i cieszę się, że jest tyle osób uczestniczących w webinarium, to od nas zależy, w co te dzieci wyposażymy. I czy my im damy na tyle wsparcia, żeby im potem było łatwiej i mogły na przykład na sobie polegać, i one dobrze wewnątrz wiedzą, że to, co zrobiły, jest wystarczająco dobre, że im się podoba, a nie tak strasznie szukały tej aprobaty u dorosłych czy u nauczycieli. I no to jest też to, wracając do wcześniejszych slajdów, że dzieciaki robią, jakby chcą dostawać takie oceny, żeby albo nauczyciele dali im spokój, albo rodzice im dali spokój. Tak, i to jakby no niszczy tą samą chęć poznawania, tworzenia kreatywności. Tak, i pewnie każdy z nas, jak tutaj siedzicie, ma swoje doświadczenia dotyczące szkoły. A szczególnie w moim przekonaniu oceny, czy jakiekolwiek oceny dotyczące czy rysowania, czy śpiewania, czy rzeźbienia, czy czegokolwiek, po prostu są nie na miejscu, bo dziecko, które tworzy obrazek, które śpiewa, które tańczy, tak naprawdę otwiera przed nami serce i otwiera swój świat. Więc jak my możemy go oceniać? Wyrażanie uznania to też nie jest coś takiego, co możemy wyrazić tylko dzieciom, bo tak naprawdę my wszyscy jako dorośli też jesteśmy bardzo spragnieni tego, żeby ktoś zauważył i docenił naszą pracę. Więc to są takie przykłady wyrażania uznania dorosłym, i wyrażać uznanie można innym, można sobie za coś, co zrobiliśmy dla innych, można komuś za to, co ktoś zrobił dla nas, i można sobie. Tak, jakby to jest też takie praktykowanie wdzięczności. Na przykład, kiedy widzę tyle przyborów rozwijających kreatywność u dzieci, czuję się wspaniale, ponieważ moja potrzeba dbania o rozwój ludzi jest zaspokojona. Kiedy przypominam sobie wczorajszą długą kąpiel z ulubioną muzyką, bardzo się cieszę, ponieważ lubię, jak dbałam o swój komfort i przyjemność. Albo kiedy widzę wasze zaangażowanie, dopytywanie, jestem zmotywowana, ponieważ moja potrzeba sensu w pracy jest zaspokojona. I tak naprawdę jest coś takiego jak praktyka wdzięczności. I autentycznie to jest coś, co się praktykuje, czyli to takie łapanie na dobrym, zauważanie tego, jakim ktoś jest dla nas wsparciem. Co ktoś dla nas robi. Jak to może wyglądać w przedszkolu? Ja nazywam w ogóle łapanie na dobrym, i to jest. Pamiętam, że koleżanka we Francji była na takim warsztacie, który właśnie tak się nazywał, łapanie na dobrym. I to są pomocne pytania na przykład podsumowanie dnia, żeby nie tylko, że byśmy my jako dorośli, jako opiekunowie, jako nauczyciele wyrażali tą wdzięczność, czy zobaczyli to u dzieci, ale też, żeby dzieci same zaczęły dostrzegać te pozytywne aspekty, na przykład w ciągu dnia. Można zapytać, co wam się dziś najbardziej podobało? Tak jakby, żeby zobaczyły sobie tego dnia, co takiego najbardziej sprawiło im radość. I to jest też ogromna wskazówka dla nas, jako dla opiekunów, co tak naprawdę wspiera dzieci. Albo co ktoś dla was zrobił i było wam miło. Żeby sobie przypomniały, jak ktoś, nie wiem, czy ktoś im na przykład coś przyniósł, czy powiedział, czy ktoś za nich coś zrobił. Pamiętam, jak pytałam mojej córki, ona mówi: a wiesz, bo jak stałam na karze,
z Olą, to Julka przyszła i się z nami bawiła, żeby nam było przyjemnie. I to jest też jakby zobaczenie i docenianie tej drugiej osoby. Albo co zrobiliście dla kogoś i ten ktoś się dzięki temu ucieszył? To jest takie pytanie na podsumowanie dnia. Co mogliście zrobić dla kogoś, jak komuś pomóc? Tak? Dzieci bardzo często mówią, jak ona płakała, to przyszłyśmy i pytałyśmy dlaczego i posiedziałyśmy z nią na przykład. Albo jaką dziś zrobiliście sobie przyjemność? Co dzisiaj zrobiliście dla siebie? Też, żeby dzieci zobaczyły taką sprawczość, że to one o siebie też mogą zadbać i zrobić dla siebie coś miłego, coś dobrego. No i łapanie na dobrym w domu, czyli pomocne pytanie na podsumowanie dnia. Tak samo, tak? Jakby już na przykład jak siedzimy, czy leżymy z dziećmi, usypiamy, czy po bajce, czy cokolwiek, czy w wannie, jakkolwiek. Co się dziś zdarzyło, co Ci się podobało? Jakby żeby zobaczyć, jakby ukierunkować dziecko na te pozytywne aspekty całego dnia. Co chcesz zapamiętać z tego dnia? Co takiego przyjemnego się Tobie przydarzyło, że chciałbyś to zapamiętać? Co ktoś dziś zrobił, co Cię ucieszyło? Albo co Ty dzisiaj zrobiłeś, co ucieszyło innych, sprawiło innym przyjemność? I to są takie wskazówki, takie pytania, które pozwalają trochę przeprogramować ten nasz mózg, tego wewnętrznego krytyka, żeby zauważał też te pozytywne aspekty i żeby można było wyrazić uznanie czy sobie, czy innym zauważyć i docenić czyjeś wsparcie. Więc moje pytanie do Was jest, co takiego dzisiaj się zdarzyło, co Wam się bardzo, bardzo podobało, co zrobiliście dla kogoś, z czego jesteście bardzo dumni i co ktoś zrobił dla Was, co Was szczególnie ucieszyło. I to jest właśnie praktykowanie wdzięczności. No i oczywiście, co jak co, ale święta są bardzo dobrym czasem na praktykowanie wdzięczności. I razem z wydawnictwem Klet, z Żyrafolą i przyjaciółmi życzę spokojnych, bezkonfliktowych, pełnych wsparcia, docenienia i uznania świąt Bożego Narodzenia. I to było ostatnie webinarium w tym roku. Zapraszam w przyszłym roku, 5 lutego, będzie następne spotkanie i kolejny fascynujący temat zdradzimy już wkrótce. Miłego wieczoru, do widzenia.